ogarnąć. Dziękujemy Państwu, dziękujemy za cierpliwość. Mamy dzisiaj przyjemność powitać Państwa na inauguracji obchodów stulecia ZASP. Jest nam bardzo miło, że jako koordynatorzy witamy Was Państwa tutaj. I za chwilę rozpoczniemy koncert, po którym nastąpi wernisaż i poczęstunek. A witają się z Państwem Kasia Szczepaniak. Jarosław Wojciechowski. Pozwolimy sobie teraz oddać głos gospodarzowi, panu Łukaszowi Orłowskiemu. Dziękujemy. Dobry wieczór, małe sprostowanie. Dzisiaj Państwo są gospodarzem. My tylko oddajemy Państwu swoje miejsce. Chciałbym tutaj się pojawić i przeczytać kilka słów od pani dyrektor Doroty Buchwald, którą niestety sprawy rodzinne zatrzymały w domu, ale pewną namiastkę pani dyrektor mam tutaj. Więc zaczynam. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w tak ważnym dla stowarzyszenia momencie, rozpoczynającym świętowanie stulecia działalności. To dla nas zaszczyt i ogromna radość, że ta historyczna chwila dzieje się właśnie u nas, w Instytucie Teatralnym, miejscu, które zostało powołane właśnie po to, żeby Państwu, całemu środowisku teatralnemu służyć. Spotykaliśmy się tu zresztą wcześniej przy okazji różnych zaspowskich uroczystości. Gdyby nie meandry historii, moglibyśmy taką samą rocznicę obchodzić i my, ponieważ idea Instytutu Teatralnego jako instytucji towarzyszącej i wspierającej teatr w każdym jego przejawie, pojawiła się również w roku 1918. Mamy dopiero lat 15, ale idea założycielska i codzienna praca pozostały takie same, bo się nie zdezaktualizowały. Dokumentować teatr, wspomagać artystów, łączyć środowisko. Instytut Teatralny nie jest teatrem, nie jest instytucją artystyczną i nie może, nie powinien zastępować pracy artystów. Państwa pracy. Instytut Teatralny został powołany dla dobra teatru, niezależnie od tego, czy to dobro dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości. Tak o tym myślimy, opiekując się na co dzień także Państwa historią i archiwum. W imieniu zespołu Instytutu Teatralnego pragnę na Państwa ręce złożyć życzenia kolejnych 100 lat działalności dla dobra środowiska, które ZASP reprezentuje. Z wyrazami szacunku Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego. A ja tylko ze swojej strony dodam i poproszę w imieniu swoich kolegów i koleżanek o to, aby przedstawiciel ZASP, który w tych kolejnych trudnych dla Instytutu tygodniach znajdzie się w gremium, które będzie decydowało o losach Instytutu Teatralnego, aby o tej historii Instytutu pamiętał i aby miał w pamięci także treść listu apelu do ministra kultury, pod którym podpisało się 1500 osób, przedstawicieli środowiska teatralnego, także bardzo wielu członków ZASP i pod którym to my podpisujemy się jako zespół całą swoją mocą. Dziękuję, wszystkiego dobrego, życzę przyjemnego wieczoru. Panie Rafale, proszę jeszcze nie odchodzić. Przepraszam, panie Łukaszu, jeszcze za panią na chwilkę. Na pana ręce chcieliśmy podziękować właśnie za gościnę pani dyrektor, za umożliwienie rozpoczęcia obchodów stulecia ZASP w Instytucie. Także proszę przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia, podziękowania i wyrazy zaufania oraz podziękowania za wszystko, co Instytut robił i robi dla środowiska teatralnego, dla środowiska artystycznego, dla środowiska kultury. My jako ZASP cieszymy się, że część archiwum ZASP-u trafiła do Instytutu i Instytut w bardzo piękny sposób tym archiwum się opiekuje, udostępniając go wszystkim odbiorcom. Także dziękujemy pięknie. Kwiaty dla pani dyrektor. Jeszcze raz dziękuję ślicznie za to. W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego wraz z wiceprzewodniczącą Marleną Miarczyńską, skarbnikiem Anią
do niedawna jeszcze Kazimierowską, obecnie już Golc, a chcieliśmy bardzo, bardzo gorąco i serdecznie przywitać wszystkich gości, wszystkich członków Stowarzyszenia ZASP, w szczególności członków naszego oddziału, ale przede wszystkim, korzystając z okazji, bardzo, bardzo ciepło chciałbym przywitać honorowego przewodniczącego kapituły członków zasłużonych, prezesa Stowarzyszenia ZASP w latach 2005-2006, honorowego przewodniczącego oddziału warszawskiego ZASP, a kiedyś również mojego dyrektora w Teatrze Rozmaitości, a w którym to teatrze, co prawda, nie uczestniczyłem w roku 1918, 21 grudnia przy założeniu ZASP-u, natomiast miałem okazję grać pod dyrekcją Ignacego Gogolewskiego, którego bardzo serdecznie witam. Drodzy Państwo, jeśli mówimy o stuleciu, to no, to jest w części również reprezentant historii ZASP-u, której należy się w dniu dzisiejszym bardzo nisko pokłonić, a ponieważ to, co przez te 100 lat było pisane wielkimi nazwiskami nie tylko aktorów, ale również twórców, artystów w różnych dziedzinach sztuki, to jest nasza tradycja, to jest nasza spuścizna kulturowa, którą trzeba szanować. Ale patrząc w przyszłość, musimy również myśleć o tym, że przy tej refleksji nad stuleciem ZASP wymaga nowego myślenia, tworzenia nowej rzeczywistości, ponieważ żyjemy w zupełnie innych warunkach niż 100 lat temu. W związku z tym przed nami trudne zadania i to już tuż, tuż, bo w przyszłym roku, w roku 2019 będziemy musieli stworzyć nowy statut, nową strukturę, a to wszystko zależy od naszych członków. Ale zanim powstanie nowe, zarząd oddziału warszawskiego ZASP już w ubiegłym roku, przed walnym zjazdem, który miał miejsce w tym roku, podjął uchwałę, aby w miarę skromnych naszych możliwości świętować to stulecie. I żeby nie ograniczyć tego świętowania tylko do jednego koncertu, ale do cyklu koncertów, spotkań, warsztatów nawiązujących do tej pięknej tradycji, która była i która myślę, że nadal żyć będzie zarówno w archiwum Instytutu Teatralnego, jak i w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszej pamięci. Ta tradycja będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, tak jak mówię, tworząc nową rzeczywistość ZASP-u. Konsekwentnie po walnym zjeździe nowo powstał Zarząd Oddziału Warszawskiego, postanowił tę uchwałę zrealizować, wychodząc naprzeciw zaufaniu, jakim Państwo, jako członkowie naszego stowarzyszenia, żeście nas obdarzyli. W związku z tym nie ukrywam, że tutaj bardzo duże zasługi na tym polu, można powiedzieć, odniosła Ania Golc, która wraz z panią Kasią, panem Jarkiem stworzyła ten 3-miesięczny program obchodów stulecia. Więcej na ten temat dowiecie się Państwo z ulotek, z informacji, które będą przekazywane, które są przekazywane w mediach, do których zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia, zarówno tych starszych, jak i tych młodych, aby na temat stowarzyszenia się wypowiadali. Drodzy Państwo, żeby nie gadać, bo nie na gadaniu te obchody polegają, a na oglądaniu, na refleksji,
Pozwolę sobie oddać głos Ani. Dziękuję bardzo. Ja tak za dużo do powiedzenia nie mam, ponieważ mogę jeszcze raz tylko gorąco zaprosić Państwa na te wszystkie wydarzenia, które razem z Kasią i z Jarkiem przygotowaliśmy dla Państwa, czyli wystawy, czyli koncerty, czyli spotkania w nowo powstałej od zeszłego roku scenie Spatif, a to się mieści nadal w budynku ZASP-u, czyli na Alejach Ujazdowskich 45. Także gorąco zapraszam na wszystkie nasze wydarzenia. Wszystko zostało powiedziane. Wierzmy, proszę Państwa, w melodii jest siła zaklęta. Zanim zaczniemy, zanim tutaj Jarek przejmie już prowadzenie koncertu, ja chciałam podziękować partnerom, którzy nas wspierają w tym projekcie, bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Oczywiście Instytut Teatralny i Scena Spatif to są kluczowi partnerzy, ale jest także Fundacja Promuzeum, która nas wspiera, jeśli chodzi o wystawę. Także Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich, Fundacja Partytura, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, ponieważ jak Państwo widzieli, być może, albo zobaczą, bo ja tutaj tak dzielnie trzymam ulotki z całym harmonogramem, zapraszam. Będą też pokazy mody retro. Także ulica Twojego Miasta to jest inicjatywa Jarka, Akademia Znajomych to moja, no ale oczywiście mamy jeszcze Uniwersytet imienia Fryderyka Chopina oraz Liceum imienia Jarosława Dąbrowskiego. Więc to są partnerzy, a też są patroni medialni, Polskie Radio RDC, TVP Kultura i Co jest grane, więc proszę, tak. I już można sobie zobaczyć, czy na stronie, czy na Facebooku są już audycje, gdzie więcej na ten temat zaproszeni goście opowiadają. Dziękuję bardzo i życzę miłego koncertu. Ja teraz chciałem zaprosić na wyjątkowe spotkanie. Spotkanie, a właściwie podróż do przeszłości. Do przeszłości, w której występowali wspaniali artyści, brzmiały wspaniałe piosenki, przeboje, wcześniej mówiło się na słowo przebój szlagier. Proszę Państwa, żeby też nie przedłużać, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na koncert, który jest zatytułowany Melodii jest siła zaklęta, twórcy estrady w dwudziestoleciu międzywojennym. A wystąpią dla Państwa dzisiaj aktorzy z Teatru Polskiego, Ewa Makomaska i Piotr Bajtlik, a akompaniował będzie nasz zasłużony, będący już 71 lat aktywnie na scenie, Zbigniew Rymasz. Zapraszamy. Piosenek, na wpół wyblakłe jak stary sztych, ze snu się budzą, gdy wiatr otworzy drzwi do lamusa lub okna na strych. Walczyk babuni i tanga refreny, rymy zgubione w powodzi słów. Kluczem przelotnych ptaków wracają, by wraz z melodią odlecieć znów. Jak zasuszony w książce kwiat, ten całkiem w innym stylu świat zachował się w piosence. Ta dawna piosenka, dziś już zabytek, jak secesyjny kredens lub stół, konie w zaprzęgu, stangret na koźle, sole trzeźwiące, nalewka z ziół. Więc gdy melodie starych piosenek dziś jeszcze nuci ktoś lub gra, w melodii wspomnień
brzmi dominanta, że czas przemija, piosenka trwa, jak zasuszony w książce kwiat. Panie, czekam na ciebie dziś o 6:00 koło wierzby nad wodą. Jestem taka niespokojna. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem. Jak poetycznie każdy spogląda. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem. Może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. Już mam spokój i już nie lękam się. Nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tę rzewną. I tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak psy, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Nie zapomnisz mnie, piosenki się nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień, co noc, co dzień, co noc. Właśnie tak śpiewał jeden z największych amantów przedwojennego kina. To właśnie udziałom w filmach Aleksander Żabczyński zawdzięczał największą popularność. Debiutował już w 1926 roku w filmie Czerwony Błazen. Potem były już te filmy najznakomitsze. Manewry miłosne, Ada to nie wypada, Jadzia czy Pani minister tańczy. Żabczyński odnosił również sukcesy estradowe w teatrach radiowych Warszawy. Miał też piękną karierę wojenną. Brał udział w kampanii wrześniowej, a później było internowanie w Rumunii. Następnie Bliski Wschód, Irak, Palestyna, Egipt. Wreszcie kampania włoska i bitwa pod Monte Cassino. Po wojnie świat filmu i teatru zapomniał o Żabczyńskim. Jednak interesował się nim ktoś inny. Był rozpracowywany przez Urząd Bezpieczeństwa. Natomiast inna wielka gwiazda słowik przedwojennej Warszawy to Zofia Terner, a właściwie Wiera Hajter, urodzona w Równem na Wołyniu. Wspaniała pieśniarka, kompozytorka i pianistka. Filigranowa, obdarzona pięknym głosem, śpiewała tak o sobie. Już taki mój los, że Pan Bóg zamiast wzrostu dał mi głos. No, trzeba powiedzieć, że była rzeczywiście niskiego wzrostu, bo mierzyła tylko 1,50 m, natomiast jej kreacje sceniczne były wielkie. Była wielką gwiazdą teatru Qui pro quo, w którym występowała aż do 1931 roku, czyli aż do momentu jego zamknięcia. Oczywiście
Później występowała także w innych teatrzykach warszawskich. W czasie II wojny światowej była w zespole artystycznym II Korpusu generała Władysława Andersa. Po wojnie osiedliła się w Londynie i tam śpiewała w swojej kawiarni. Do Polski już nie wróciła. A teraz Ewa Makomaska przypomni jej utwór piosenka Zadrą sercu. Zapraszamy. Nie nic tak za serce nie chwyta, jak jedna płyta. Nastawiam ją od roku co dnia. Ciągle zapominam tytuł, ale refren nagrany na płycie kocham nad życie. Choć zadrę już ma, ale płacze, gdy gra. Kochano, pocałuj, 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 pocałuj mnie raz. Z tym się kładę spać i z tym budzę się, tą nadzieją dręczę i łudzę się od rana. Nadejdzie, 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 nadejdzie ten czas, że przechylisz ku mnie swą słodką twarz, przymrużysz oczy i usta dasz stęsknione. Ach, płonę, to brzmi tak słodko, tak tuż koło mnie, jak gdybyś śpiewał naprawdę do mnie. Czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy pokochasz mnie? Jeśli tak, nic nie mów, już ust mi daj. Jeśli nie, nic nie mów, straciłem raj. A teraz, skoro już wiesz, uczynisz jak chcesz. Mnie właśnie wzrusza ta płyta, przez środek rozbita. Nastawiam ją co roku, co dnia. No i znowu zapomniałam tytułu. Głos brzmi przez to rozdarcie, tak nieprzytomnie, tak uparcie. Jakby tłukła się ćma w klatce, w siatce tych słów. Kochano, pokochaj, 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 pokochaj mnie już. W którym ty bez mnie, bez ciebie ja od rana. Kochana, już głowę na mej pier, 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 na mej piersi złóż. I bądź pewna, że nie pomylisz się, jeśli ufnie w moje pochylisz się ramiona. Jakby ona nagle mu rzekła nie, jakby odtąd już tylko serca został mu stuk. Tu, 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 tu. Widoczna na zdjęciu Anda Kiczman, kompozytorka, pianistka, autorka pierwszych kabaretowych tekstów, które sama zresztą wykonywała, ale była to przede wszystkim pierwsza polska dyrygentka. Debiutowała w Teatrze Nowości, lecz wybuch I wojny światowej przekreślił karierę dyrygencką. Trzeba było z czegoś żyć, a najlepiej płacono w kabaretach. Występy rozpoczęła już w 1915 roku.
I tak jak pierwsza polska dyrygentka trafiła do teatru Miraż, tak potem były następne Czarny Kot i Argus. Publiczność ją pokochała. Jej piosenki były szlagierami. Anda była znana. Była także rozpieszczana. Sama mówiła: mogłam sobie pozwolić na tupanie nogami ze złości i jak mi się coś nie podobało. Albo rzucić bucikiem w dyrektora, kiedy nie wykazywał ochoty do wypłacenia należnej mi garzy. Pani lub przecudna blondyneczka, mały nosek, czarne oczki dwa, zawsze szyk ubrana jak laleczka, choć pieniędzy zwykle mało ma. A gdy zaś mąż jej nie przyznaje racji i wymawia oszczędności brak, mężusio mówi, to jest z licytacji, ach, prawie darmo, wierzaj mi, tak, tak. Bo piękna pani Lu, jedwabne madesu, brylanty futra tra, co, co? No tak, nie myślcie, proszę, źle, ja was przekonać chcę, że z licytacji, jeśli chcesz, mieć możesz korzyść też. Tylko męża czasem dziwi trochę i doznaje niepokoju drżeń, kiedy luch to stworzenie płoche, poza domem buja cały dzień. A gdy wieczorem błyśnie przy kolacji, znów brylantem albo suknią szyk, mężuś mówi, to jest z licytacji, ach, zobaczyłam i kupiłam w mig. Bo piękna pani Lu ma czasem radę w, skąd wraca troszkę tralala. No co? No tak! Haha! Dochodzi w sposób ten do coraz wyższych cen. I licytacja, widać tu, korzystną jest dla blu. Raz w intymnej z żoną swą rozmowie mąż zobaczył coś dziwnego tu. Żonuś, wszak ty masz, no niech kto powie, ani swe, ni moje też desu. A na to luza się ruchem pełnym gracji lekko składa garderobę tą. Mężusiu mówi, to jest z licytacji, dla ciebie prezent, cóż ty na to, co? Bo piękna pani Lu jest czasem bez desu, no bo w pośpiechu, tra la la. No co? No tak, ha, ha. Lecz wówczas obiekt ten już wcale nie ma cen. Aż do białego dnia. Anda Kiczman nie pisała tylko dla siebie, ale i dla największych gwiazd. Między innymi Zimińskiej, Sempolińskiego, Grosówny czy Karola Hanusza. I to właśnie z Karolem Hanuszem występowała chyba najczęściej. Hanusza natomiast możemy nazywać estradowcem z krwi i kości. Nie było bowiem w Warszawie sceny kabaretowej, na której Hanusz by nie występował. Mogę chyba zaryzykować, stwierdzając, że był pierwszym prawdziwym gwiazdorem kabaretowym. Dziś niestety zapomnianym. To ciekawe, bo chciał być aktorem dramatycznym. Skończył wszak szkołę dramatyczną w Krakowie. Debiutował w Teatrze Polskim w Sosnowcu rolą Hamleta w 1911 roku. A teraz przypomnimy jedną z jego piosenek,
pod tytułem Zgaś lampę. Rzadko dziś na świecie bywa, że dzieweczka jest wstydliwa sama. Na sam. O, lecz spotkałem taką jedną, wszystkie cnoty przy niej bledną. Mówię wam, nie wiedziała, jaki ma pieszczota smak. Nie wiedziała, co się robi, kiedy, gdzie, jak. Gdy się u mnie rozbierała, ze wzruszenia cała drżała, szepcąc tak. Zgaś lampę i pocałuj mnie. Nie mogę, gdy w pokoju jasno. Zgaś lampę i pocałuj mnie. A wszystko się stanie jak we śnie. Zgaś lampę, a potem rób co chcesz. Nie widać, więc zdejm koszulkę też. Tylko żebyś nie zasnął, bo obudzę cię. Zgaś lampę i pocałuj mnie. Dziś wstydliwa ta dziewicza, to jest moja połomica. Babsztylfest. Wdzięczy się do pieszczot chętna, rozpalona i namiętna, co noc jest. Choć unikam podniec połowicą mą, chociaż co noc zagaduję, byle czem ją. Często muszę ulec babie, wtedy ją ratnie radwabie piosnką tą. Zgaś lampę i pocałuj mnie. Nie mogę, gdy w pokoju jasno. Zgaś lampę i pocałuj mnie. A wszystko się stanie jak we śnie. Zgaś lampę, a potem rób co chcesz. Nie widać, więc zdejm koszulkę też. A jeżeli bym zasnął, proszę nie budź mnie. Zgaś lampę i pocałuj mnie. Przed Państwem wyjątkowa gwiazda. Jej życie i kariera to materiał nie tylko na spektakl, ale i na cały serial. Mira Zimińska. Była niezwykle wszechstronną artystką. W latach 1918-39 występowała z powodzeniem w kabaretach Fipro Quo, Morskie Oko, Cyrulik Warszawski, Banda, Alibaba, ale odnosiła sukcesy również na scenach teatrów dramatycznych. Była rozchwytywana. Dlatego koledzy pozwalali sobie czasem na żarty. Opowiadał Fredryk Jaroszy, że przechodząc obok gabinetu dyrektora Boczkowskiego, usłyszał niesamowity śmiech. Kiedy zapytał, co go tak rozbawiło, Boczkowski odpowiedział, że to tylko Mira Zimińska powiedziała, jakiej karzy oczekuje. Jako jedna kobieta przed wojną występowała w roli konfinansjera. Jej sukcesy przedwojenne przyćmiło wielkie dzieło. Tworzyła to dzieło wraz z mężem Tadeuszem Sygietyńskim. Dokładnie, już słyszę tutaj podpowiedzi z publiczności. Było to znane na całym świecie Mazowsze. A oto jeden z monologów kabaretowych wykonywanych przed wojną przez Mirę Zimińską pod tytułem Walka wewnętrzna w kobiecie. Był to monolog napisany specjalnie dla niej przez Mariana Hemana. Zapraszamy Ewę Makomaskę. Bywają mężczyźni brutale. No, czasami to sobie chwalę. Bywają mężczyźni prawdziwi. Jednego z widzenia znam. Bywają inteligentni, bywają bardzo namiętni. No, bywają czasem poczciwi, a czasem zdarza się ham. Bywają typy pośrednie, odmienne w nocy i we dnie. Od rana do wieczora literat, poeta. Od wieczora do rana analfabeta. I bywa, że jeden jest skąpy, a drugi ma szerszy gest. Nie chodzi o cnoty czy braki. Na ogół można powiedzieć, że każdy mężczyzna jest taki, jaki z natury jest. Aby mężczyznę wybadać,
Dość z nim godzinę pogadać, już nie wie bez wątpienia, z czym ma się do czynienia. Czy będą pogawędki, koncerty, odczyty, czy też cel jest istotny i nieprzyzwoity. To też świat nasz, widziany z męskiej strony, byłby łatwy i zepsuty, nudny i skończony, ale w grę wchodzi jeszcze, stety czy niestety, czynnik komplikujący, a mianowicie kobiety. W każdej normalnej kobiecie, na jawie czy we śnie, w dzień, w nocy, jakby papugi w klatkach, siedzą jednocześnie. Kobieta anioł, kobieta demon, kobieta żona, kobieta wamp, kobieta dama, kobieta dziecię, czyli po prostu gęś. A wszystkie razem, od świtu do świtu, urządzają bez przerwy rodzaj plebiscytu. Cokolwiek ma się zrobić, cokolwiek się stanie, o wszystkim decyduje ciągłe głosowanie. Zaraz wam to opowiem, zaraz się dowiecie, jak wygląda ta walka wewnętrzna w kobiecie. O, przykład prosty. Dzisiaj niespodziewanie rano dzwoni do mnie Stach. Różne krzyczy, znałem w życiu panie, rok już panią kocha mnie słychanie. Co to krzyczy za postępowanie, już nie jestem dłużej w stanie. I w ogóle krzyczy, że aż strach. Jutro krzyczy, muszę przyjść do niego, Smolna 5, bo już najwyższy móc, bo jak nie, to zrobi coś strasznego. Bez tego krzyczy w ogóle śluz, żeby dziś dać mu poznać, tak albo nie do 6, bo inaczej z miłości zwariuje. Adieu. O 4 przy telefonie siedzę w strasznej rozterce. Okropnie płoną skronie, okropnie bije serce. Co tu zrobić? Jak wybrnąć z tej pułapki losu? Mój wewnętrzny parlament już dochodzi do głosu, już się kłócą, już walczą, już zaczęły dysputę. Pierwsza kobieta demon, ma demoniczną nutę. Jak źle i smutno mi żyć bez twej miłości. Pieszczoty wrzących twych ust wciąż palą mnie. Zabiera kobieta dama. Jeśli zostać, to na zawsze, bo inaczej, przepraszam, pan mnie zna. Ja uważam, że małżeństwo jest ciekawsze. Romansiki w garsonierach, papur mła. Pozostawmy tę moralną udrękę. Jeśli pan szacunek dla mnie ma, niech pan męża mego prosi o mą rękę. Mój mąż dobry, on ją pewnie panu da. Coraz namiętniej się toczy narada. Kobieta anioł staje i powiada. Stach na Smolnej czeka w okropnym cierpieniu. Nie mogę być krzywdy na sumieniu, żeby bez wahania spełnić obowiązek. Pójdę jak najprędzej, nie wezmę odwiązek, ale przy tym sobie to przyrzekam święcie, że tam na tę Smolną pójdę jak na ścięcie. Pójdę jak na ścięcie, pójdę. Bo uratowałam jedno ludzkie życie. Już chcę mu drzwi dzwonić, bo on tam umiera. Gdy wtem kobieta żona znowu się wydziera. Ja przecież mam męża, mam męża, mam męża. On tak się natęża, natęża, natęża. Ty przy mnie stój mężu, stój mężu, stój mężu. Ochroń mnie, mój mężu, mój mężu, mój mężu. Oto się ma męża, ma męża, ma męża, żeby być dla męża.
kobieta żona jeszcze biada, już jej kobieta wam odpowiada. Ja jestem tylko po to, żeby kochał mnie. Krew i nic więcej. Żona czy wamp? Już nie wiem sama. A może anioł? A może dama? Już mi się wszystko myli na świecie, gdy w tym głos zabiera kobieta dziecię. Lata Stasek po ulicy, ze zlewa na mnie cudzy. Pan jest taki niebezpieczny, przyjdę, gdy pan będzie grzeczny. Ale jak się zechce zgodzić, jak da słowo i jak docyma, no to po co mam przychodzić? To już w ogóle sensu nie ma. Jedna mówi tak, druga mówi nie, trzecia mówi dobrze, czwarta mówi źle, piąta mówi jutro, szósta mówi dziś. Już tak chyba pięć głosów każe nie iść, tylko dwa brzmią iść. Moralność zwyciężyła. Więc przy telefonie drżący jak liść dzwonię. Halo, czy pan Stanisław? Najdroższa to ty. Panie Staszku. Więc przyjdziesz? Panie Stachu. Więc jak? Niestety tak. Ach, wy podli mężczyźni, teraz już wiecie, jak wygląda ta walka wewnętrzna w kobiecie. Proszę Państwa, następnej postaci nie będę musiał Państwu przedstawiać, bo jest doskonale rozpoznawalna. Oczywiście Eugeniusz Bodo. Eugeniusz Bodo, który był jedną z najjaśniejszych gwiazd okresu międzywojennego. Gwiazdą nie tylko kabaretów, ale przede wszystkim gwiazdą filmu. Eugeniusz Bodo, który był jednym z czołowych amantów filmowych, nie tylko udzielał się na sępnym ekranie, ale także, proszę Państwa, trzeba tutaj dodać, że był reżyserem, a także współprowadzącym wytwórnię BWB. Nazwa ta pochodzi od pierwszych liter nazwisk właścicieli, czyli Bodo, Waszyński i Brodzisz. Był także właścicielem wytwórni Urania Film. Piosenki, które lansował na ekranie, szybko stawały się szlagierami. Właśnie jeden z tych szlagierów zaśpiewa dla Państwa Piotr Bajtnik, a będzie to szlagier pochodzący z filmu Pieśniarz Warszawy. Posłuchajcie mej piosenki i... Jeszcze raz. Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki wzruszą marmur, beton, głaz. Czy do wyciągniętej ręki wpadnie grosz czy złotych sto? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt to aby szło już tak
wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań. Moja niania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko, że odsunę wszystkich w cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk. Już taki jestem, zimny drań. I dobrze mnie jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzecz sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Kto mi z państwa tu zazdrości, mej rodzinki, wujków, cioć? Powiem krótko i najprościej, gwiżdżę na nich dostroć. Choć ich brak mych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam. I jeśli chcecie, to w komplecie ich odstąpię wam. Już taki jestem, zimny drań. I dobrze mnie jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzecz sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Już taki jestem, zimny drań. Tak na marginesie tylko dodam, że mogliśmy przed chwilą oglądać jedno z nielicznych zdjęć Eugeniusza Boto z brodą. Ale to tak zupełnie jako dodatek. Proszę państwa, teraz Hanka Ordonówna, która zanim stała się wspaniałą pieśniarką, jedną z czołowych gwiazd kabaretu Qui Pro Quo, była tancerką. To ona stworzyła niepowtarzalną kreację, którą znamy z filmu Szpieg w masce. Ale zanim to nastąpiło, była zwykłą Marysią Pietruszyńską, która sumiennie uczyła się baletu w szkole przy Teatrze Wielkim w Warszawie. Zadebiutowała w wieku zaledwie 16 lat. Była piosenka, którą wtedy wykonywała, była piosenką, której nikt nie chciał śpiewać. Nosiła ona tytuł Szkoda słów. Recenzja po występie nie była zbyt zachęcająca. Brzmiała tak. Dzieci i kotów nie należy puszczać na scenę. Szkoda słów. Ale Hanka Ordonówna się nie poddawała. Wyjechała do Lublina, uczyła się, pracowała nad sobą i wróciła odmieniona. Powszechnie wiadomo też, że ogromną rolę w ukształtowaniu jej kariery odegrał legendarny konferencjer Fryderyk Jarosze. Ale do niego jeszcze wrócimy. Ordonka była gwiazdą o formacie międzynarodowym. Koncertowała w całej przedwojennej Europie. Wojenne losy rzuciły ją do Bejrutu, gdzie niestety zmarła na gruźlicę. Wcześniej organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci. Była osobą o wielkim sercu i wielu talentach, bo nie tylko śpiewała, ale także pisała wspaniałe teksty i malowała. Nie trwa, w ramionach zamknę cię, jedyny mój. Poproszę przędzę marzeń, ze mną snuj. Scałuję wszystkie troski z twoich warg i ciężar życia zabiorę z bark. I od tej chwili będziemy żyli radosnym życiem. Co dzień stęsknieni, co noc szaleni, pewni, że nic w miłości się nie zmieni. W tych marzeń cudzie, w tych pieszczot złudzie, co mnie obchodzi cały świat i ludzie. Ja tylko jedno wiem, ja tylko żyję.
ty jesteś w sercu mem, dobrem i złem. Legendarny Jaroszy. Był kimś więcej niż tylko ubóstwianym konferansjerem czy piosenkarzem. To on kreował gwiazdy, motyw, a także style. Kreował także siebie. A tak pisze o nim Anna Mieszkowska. Panie dyrektorze, zwracali się do niego w teatrze tylko ludzie z niższego personelu. Bileterzy, kasjerki, inspicjenci, garderobiane. Aktorki. Pogorzelska, Ordonka, Górska, Terne, Kalinówna, Zimińska. Mówiły do niego Fryc. Inni, panie Fryderyku. Używał angielskich i niemieckich wód kolońskich. Palił nałogowo egipskie, grał w brydża, nie mając szczęścia do kart. Często grał także na wyścigach. Mówił płynnie po niemiecku, francusku, rosyjsku, znał angielski. Na scenie występował prawie zawsze w smokingu, bardzo rzadko we fraku. W życiu ubierał się bez zarzutu. Był elegancki, a nawet wytworny. Nie tylko w stroju, ale w sposobie bycia. Nie podnosił głosu. Do artystów miał cierpliwość i stanowczy spokój. Był ulubieńcem publiczności i krytyków. Na skromnej estradce w londyńskim White Eagle Club w 1946 roku śpiewał: Jestem Jaroszy, ten sam co byłem, to świat się zmienił, ale ja się nie zmieniłem. Właśnie Fryc, Fryc, poczekaj, poczekaj, ja bym coś chciał ci powiedzieć. Nie, poczekaj, ale poczekaj. Inne mają toalety, przyjaciółki i konkiety. Inne chodzą na dancingi, a przy nich fraki i smokingi. Fraki kuszą, smokingi robią. Ach, panie pośle, ach, panie hrabio, wino płynie i walc się zrywa. A ja inaczej, a ja szczęśliwa. A ja nic, tylko ty. A ja nic, tylko z tobą wciąż. A czyś wesół jest, a czy się smucisz? Czemu idziesz już, a kiedy wrócisz? I już nic, tylko ty. I już nic, tylko z tobą wciąż. Dla ciebie śmiech, dla ciebie łzy. I już nic, tylko ty. Bo na nic, tylko on, a on nic, cierpliwości. A czyś wesół jest? Tak. A czy się smucisz? Nie, nie. A dokąd idziesz? Na posiedzenie. A kiedy wrócisz? Po posiedzeniu. Bo ona nic, tylko on, a on nic, tylko ludzie, ratujcie mnie. Chodź do Adrii. Nie mam pieniędzy. Chodź do kina. Nie mam ochoty. Nie pal tyle, a nie pij wino. Bo ona nic, tylko on, a on nic, tylko może do legii cudzoziemskiej. Kochasz mnie? A jak choroby? A mnie nie pytasz? Bo mam chrypkę. A co piszesz? Testament. A co czytasz? Poradnik dla morderców. Bo ona nic, tylko on. A on nic, tylko SOS. Pocałuj w buzię. Pocałuj w nuzie. Wysoki sądzie, proszę mnie umiarkować. Nie mogę inaczej, że było życie, to było piekło na ziemi. Przez cały dzień. Ze wszystkich stron, a on nic. Nareszcie won! Była to wspaniała piosenka, którą przed wojną wykonywał słynny duet Fryderyk Jaroszy i Lena Żelichowska. Właśnie, zatrzymajmy się na chwilę przy Lenie Żelichowskiej. Ta żywiołowa, roztańczona aktorka filmowa, rewiowa i teatralna pierwsze kroki stawiała także jako tancerka. Będąc nastolatką, występowała w Teatrze Wielkim, a później na scenach stołecznych teatrów rewiowych,
Morskie Oko, Wesoły Wieczór, Rex czy Hollywood. Ciekawostką jest to, że już w 1932 roku wystąpiła w reklamie samochodu Polski Fiat. I właśnie to wystąpienie zaczęło jej wspaniałą karierę jako aktorki filmowej. Właśnie w filmie Lena Żelichowska dała się poznać jako wspaniała aktorka dramatyczna. Zmarła nagle, mając zaledwie 48 lat. Ewa Makomaska przypomni jej piosenkę z filmu Jego Wielka Miłość, w którym wystąpiła u boku samego Stefana Jaracza. Tylko słaby przed miłością ucieka. Tylko słabym mówi o niej jak wróg. Człowiek mocny, gdy miłość swą dostrzeże z daleka, to podbiega i upada do nóg. Nie ma piękniejszego nic od miłości. Nie ma jak kochaną być dzień i noc. Czuć wokoło siebie żar namiętności, pożądanie i siłę i moc. Nie ma silniejszego nic od miłości. Żarem bije z oczu twych, z twoich lic. Spala ogniem, który tkwi nic. Jeśli kiedyś w tobie miłość ktoś wzbudzi, jeśli tysiąc ludzi powie ci nie, nie patrz wtedy na rozum, nie patrz wtedy na ludzi, bez namysłu idź za nim, gdzie chce. Bo nie ma piękniejszego nic od miłości. Nie ma jak kochaną być dzień i noc. Czuć wokoło siebie żal namiętności, pożądanie i siłę i moc. Nie ma silniejszego nic od miłości. Żarem bije z oczu twych, z twoich lic. Spala ogniem, który tkwi w głowie, w sercu, we krwi. Kochasz wtedy więcej nic, więcej nic. Proszę przyznać, że niezwykle utalentowane były te nasze gwiazdy okresu międzywojennego. Nie inaczej rzecz się miała ze Stefanią Górską, którą popularnie zwano Stefcią. Była aktorką, tancerką, ale także kompozytorką. Ukończyła słynną szkołę Tacjanny Wysockiej. To właśnie Jaroszy wypatrzył Stefę w grupie tancerek tak zwanych Pannach Tacjannach. Proszę Państwa, Stefa Górska jest autorką chyba jednego z najpopularniejszych szlagierów okresu międzywojennego. Było to tango Nasza jest noc, które bardzo chętnie było także nagrywane później na licznych płytach gramofonowych. Występowała w Quid Pro Quo, Cyganerii, Buffo, a po wojnie była związana ze słynnym teatrem Syrena. Wystąpiła też w powojennych filmach Inspekcja pana Anatola czy Kafe pod Minogą. Muzyka.
kici, kici, cholera, skąd brać? Byłeś głupi i chciałeś się żenić, no to teraz, durnio, płacz. Innym razem znów na kanapie, żona z gachem, oboje sotę. Awantura, a co robi żona? Mówi mu, zachowuje się źle. Kici, kici, Mezusiu kochany, Mezuś we ordynarny jak strus. Kici, kici, niech się Mezuś nie indycy, niech by rzuci kanapę i już. Kici, kici, Mezusiu kochany, to ten sam, co był wczoraj, ten sam. A mąż czuje, że go krew zalega i to właśnie jest kobieta dla fama. Teraz przed Państwem Andrzej Bogucki, aktor, piosenkarz, ale i śpiewak operetkowy. Jeśli mogę, przytoczę tutaj własną refleksję, że był to jeden z moich ulubionych, właściwie jest cały czas, jeden z moich ulubionych tak zwanych śpiewających aktorów filmowych. Chętnie występował w radio, nagrywał płyty gramofonowe, ale także występował w filmach. Mało kto wie, że w czasie okupacji pomagał osobom zbiegłym z getta, między innymi Władysławowi Szpilmanowi czy słynnemu fotografowi artystów Dorysowi. Po wojnie śpiewał w znanym chórze Czejanda i popularyzował piosenki o Warszawie. Piotr Bajtlik przypomni piosenkę z repertuaru Andrzeja Boguckiego Nie będziesz ty, to będzie inna. Statystyka mówi, że mężczyzn jest mniej. Nie śmiej się, chcesz, to się śmiej. Ja mimo to znoszę twe humor i złość. Ale nie śmiej się, mógłbym mieć dość. Ja nie grożę, broń Boże, powiedz tak albo nie. Tylko nie mów już, może jeszcze nie wiem. Kto wie, bo ja liczę od trzech. Dość napsułaś mi krwi. Raz, dwa i nie będziesz ty. To będzie inna, to będzie inna i nie pomogą ci łzy. Raz, dwa, trzy i będzie inna i będziesz winna. Ty sama, tylko ty. Żal ci będzie, ja wiem, jak nikomu. Będziesz gryźć, ja wiem, czekać w domu na mój list, na telefon, na znak. A ja będę inną tulipą. Wiesz jak? No nie bądź zła. I tak dziecinna, i tak dziecinna, bo nie pomogą ci łzy tego dnia. Gdy będzie inna, pierwsza, lepsza, byle nie ty. W niedzielę dam anons w kurierze przez front. Dżentelmen młody i blond. Przystojny, subtelny, zamożny, to ja. Szuka żony na rok albo dwa. Przecież przyjdą tysiące, będą o mnie się rwać. Przecież całe miesiące u mych drzwi będą stać. Jeszcze liczę do trzech. No, jeszcze wracam od drzwi. Raz. Dwa. Nie będziesz ty, to będzie inna, to będzie inna i nie pomogą nam łzy. Raz, dwa, trzy i będzie inna i będziesz winna ty sama, tylko.
będziesz gryźć się, ja wiem, nadaremnie. Każdy dzień będzie smutny bez mnie. W każdą noc będzie czegoś ci brak, a ja będę inną tulił. No wiesz jak? No nie bądź zła. I tak dziecinna, i tak dziecinna, bo nie pomogą ci łzy tego dnia. Gdy będzie inna, pierwsza, lepsza, czemu nie ty? Wiera Kern była przed wojną ewenementem, jeśli chodzi o artystki śpiewające. Jej ciepły, niski alt wyłamywał się z mody na dźwięczne soprany. Proszę Państwa, Wiera Kern debiutowała w 1934 roku, jeszcze będąc osobą niepełnoletnią. A debiutowała w klubie, który zwał się Paradis i był drugim co do najnowocześniejszych lokalów przedwojennej Warszawy. Kiedy wchodziła na scenę, potrafiła bez problemu opanować całą salę i skupić uwagę słuchaczy, którzy byli najmniej zainteresowani piosenką. Proszę Państwa, Wiera Kern w 1939 roku wystąpiła w filmie w języku jidysz Bezdomni. W tym filmie grała także sama Ida Kamińska. W czasie okupacji śpiewała w getcie w kawiarni Kafe Sztuka. Po wojnie niestety osądzono ją o kolaborację i taka etykieta zdrajczyni pozostała z nią aż do końca życia. W 1950 roku była zmuszona wyemigrować z Polski. Wielkim jej przedwojennym przebojem była piosenka List. Właśnie w pierwszej zwrotce tego przeboju znajduje się opis pokoju Wiery Kern. Zaraz tę piosenkę przypomnimy, ale najpierw oddam głos naszemu kochanemu Zbigniewowi Rymarzowi. Proszę Państwa, w szopce noworocznej Światopełka Karpińskiego i Janusza Minkiewicza w 1939 roku Kukiełka Wery Kern śpiewała parodię Listu. Ja zapamiętałem, właściwie wydawało mi się, że cały tekst. Okazuje się, że nie. Kiedy wyszła książka o Werze Kern, byłem przekonany, a powiedzieli mi koledzy, zanim jeszcze książkę kupiłem, że tam jest tekst parodii. Okazało się, Wera Kern tylko tyle pamiętała, co ja. I właściwie dzisiaj sobie uświadomiłem, że pewnie więcej tego tekstu nie było, niż to, co myśmy oboje zapamiętali. A na razie list w oryginalnej wersji. Ja mam swą szufladę zamkniętą na klucz, gdzie prócz mnie nie zagląda nikt. Tam jest moja radość, me szczęście i moje łzy. Tam najmniejszy szczegół wciąż przypomina mi przygody z mych ubiegłych lat. Zaczarowany świat mych wspomnień, ja mam swą szufladę drobiazgów, w niej dość, a każdy przypomina coś. List, pierwszy miłosny list, cały mokry od łez, dziś pamiątką jest. Kwiat, dawno zwiędły już kwiat, zapach stracił i zbladł, lecz zostawił ślad. Jakiś pierścionek i bilety stare,
łańcuszek kilka sztuk maskotek. Kotek, kluczyki małe, serce strzałe, list. Ten ostatni już list, cały mokry od łez. Dziś pamiątką jest. A teraz wspomniany już tekst parodii. Ja mam swą kawiarnię, Warszawa Złota 5, gdzie oprócz mnie nie śpiewa nikt. Ani Zosia Terne, ani nawet Fok, bo już w tej kawiarni śpiewa trzeci rok. Tam śpiewa Wiera Gran, Marlena Dietrich z domu Grinberg. Kiedy śpiewam tanga w przyćmionym świetle lamp, to jestem demon, jestem wam. Biust, piękny, wydatny biust, oczy czarne jak kleks, to mój cały seks. Bas, niski, zmysłowy bas, sam kiepura rzekł raz, w panią ty Bóg wlazł. Faktycznie Wiera Gran była mistrzynią interpretacji piosenek nastrojowych i sentymentalnych. Ale zmieńmy nastrój. Teraz przed Państwem król polskich komików Adolf Dymsza, żywe srebro, błyskotliwy, dowcipny, urodzony komik. Ulubieniec publiczności warszawskiej, która pieszczotliwie nazywała go Dodek. Sprawdzał się i na scenie, i na ekranie, gdzie stworzył niezapomniane duety z Milą Ziemińską czy z Eugeniuszem Godą. W życiu prywatnym był takim samym kawalarzem jak na ekranie. Jak opisują w swoich wspomnieniach artyści, którzy mieli to szczęście lub nieszczęście się z nim spotkać. Piotr Bajtlik w piosence Adolfa Dymszy Wacuś. Głupie ludzie i pentaki i knajaki, same pranie, też sztubaki. Jeden za to nie jest matą, ale mędrzec, i to właśnie ja. Bo ja jestem genialny Wacuś, nie laluś, cacuś, nie klituś, bajtuś, a ktoś, ktoś niezwykły, co w głowie ma cóż. Genialny Wacuś, sam nie wiedzą, ale cóż. Wunderki to kas, typek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantuj, spinozuś, nasz cudowny bubuś. A, bo ja jestem genialny Wacuś, co w głowie ma cóż. Sam nie wie co, ale cóż. Wszystko umiem i rozumiem, w pracy chętny i pojętny, nadzwyczajnie inteligentny, skromny przy tym, z dużym sprytem. Więc jak idę, zaraz mówią: o, to ten słynny, genialny Wacuś, nie laluś, czacuś, nie klituś, bajtuś, a ktoś, ktoś niezwykły, co w głowie ma cóż. Genialny Wacuś, sam nie wie co, ale cóż. Wunderki to kas, typek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantuj, spinozuś, nasz cudowny bubuś. A, to ja właśnie, genialny Wacuś, co w głowie ma cóż. Sam nie wie co, ale cóż. A.
Nie mniejszą ulubienicą publiczności warszawskiej była właścicielka podobno najładniejszych i najzgrabniejszych nóg przedwojennej stolicy, czyli wspaniała Zula Pogorzelska. Była żoną znakomitego aktora, reżysera, wszechstronnego Konrada Toma. W Warszawie żartowano sobie, że jest ona najmniej oczytaną aktorką, bo wystarcza jej tylko jeden tom. Konrad Tom. Znakomicie sprawdzała się w charakterystycznych rolach podlotków, kucht i różnego rodzaju kocmołuchów. Dopiero kompozytor i autor tekstów Marian Hemal dostrzegł drzemiący w niej głęboko ukryty potencjał dramatyczny i napisał specjalnie dla niej kilka pięknych, wzruszających piosenek. A oto jedna z nich. Przez całą noc tańczyłeś tylko ze mną, przyciskał nas do siebie ludzi tłok. I gdy twój wzrok pochylał się nade mną, widziałeś sam, jak mi się myli krok. Tańczyłeś ze mną tyle ślicznych tang. Mój dobry mąż zatopił się w rozmowie. Mój dobry mąż prowadzi duży bank. Nie tańczy ze mną, ma tyle spraw na głowie. Bądź zdrów, mój mały żigolo. To może lepiej tak, a może źle. Bądź zdrów, mój mały żigolo. Myślałeś, że nie czuję, jak przyciskasz mnie. Mój dobry mąż był tobą zachwycony. Chciał ci 100 złotych dać, dlaczegoś nie chciał wziąć. Bądź zdrów, mój mały żigolo. To było bardzo ładne z twojej strony. A po 3 dniach, pamiętam, w cukierence wyśmiałam cię okrutnie, ach, na złość, że to twój fach, twój zawód i nic więcej. Gdy płacą ci, to bierz i patrz, czy dość. I nie wiem już, dlaczego nagle w twarz krzyknęłam ci, że ciebie tak nie znoszę, że masz mnie wziąć, że mnie całować masz, że chcę być twoja, że musisz, że cię proszę. Bądź zdrów, mój mały żigolo. To może lepiej tak, a może źle. Bądź zdrów, mój mały żigolo. Tyś wtedy zbladł i głos ci drżał. Nie chciałeś mnie. Mój dobry mąż, on byłby zachwycony. Dawałam serce ci, dlaczegoś nie chciał wziąć. Bądź zdrów, mój mały żigolo. To było bardzo ładnie z twojej strony. To dziś już rok, to już jest druga zima. Znów jestem tu, już nic nie grozi nam. Poczułam, że ktoś ściga mnie oczyma. Podniosłam wzrok, to ty, ten sam, ten sam. I widzę, krew uciekła z twoich lic. Mnie ręce drżą, pobieram pomarańcza. Mój dobry mąż nie widzi nigdy nic. Nie podchodź tutaj. Już z tobą nie zatańczę. Bądź zdrów, mój mały. To może lepiej tak, muzyka gra. Bądź zdrów, mój mały żigolo. Już dzisiaj wiem, żeś wtedy lepszy był niż ja. Mój dobry mąż jest dziś tak rozbawiony. Tyś sprawił to, że dziś mi przed nim nie jest wstyd. Bądź zdrowy.
mamy żigolo. To było bardzo ładnie z twojej strony. Większość ówczesnych aktorek miała doskonałe przygotowanie baletowe. Szybko doceniono jej wielki talent aktorski. Początkowo występowała na deskach teatrów warszawskich, na przykład wielkiej rewii spektaklu Przygoda w Grand Hotelu w 1935 roku. Potem została zaangażowana do filmu i do 1939 roku zostało nakręconych z nią aż 16 tytułów projekcji filmowych. Wśród nich były takie przeboje jak Paweł i Gaweł, słynna zapomniana melodia czy Robert i Bertrand. Przypomnijmy jej piosenkę, z którą wiąże się bardzo ciekawa historia. Proszę Państwa, w 1941 roku moja chrzestna matka zabrała siostrę i mnie do kawiarni aktorów filmowych na Złotej 7. Obsługiwała nas pani Helena Grosówna. Poprosiłem o autograf, który dostałem. 10 lat później pracowałem z panią Heleną. Zaprzyjaźniliśmy się. I kiedy pani Helena rezygnowała już z kariery aktorskiej, powiedziała: panie Zbyszku, zachowało mi się 5 moich przedwojennych piosenek pisanych specjalnie dla mnie. Ponieważ pan zbiera, przekażę je panu. Wśród tych piosenek była piosenka Andy Kiczman, którą kompozytorka i autorka zadedykowała Helenie Grosównej i wręczyła jako prezent imieninowy. Ale była dotacja, że daje jej tę piosenkę bez prawa odstąpienia komukolwiek. Cały czas pilnowałem się tego, ale 2 lata temu, kiedy robiliśmy program Andzie Kiczman, dałem tę piosenkę Ewie. Jest po Grosównej pierwszą wykonawczynią. Kiedy kot żądny psot w nocnej mgle włóczy się i do kotki głośno wrzeszczy mrał i miał. Kiedy księżyc ten włóczęga srebrną ręką w okno sięga i wygląda jakby się do ciebie śmiał. Cisza w grunt gdzieś daleko dorożka człapie, słychać tylko jak sąsiad za ścianą chrapie. A mnie sen z oczu spadł, powędrował gdzieś w świat i z daleka wzywa mnie za sobą w ślad. Ach, taką noc mnie podrywa, taką noc mnie coś wzywa, żeby oknem wyjść jak senna zjawa migotliwa. I jak kot cichuteńko, łapką zgrabną i miękką, wpaść z księżycem do pokoju twego przez okienko. Pocałunkiem rozbudzę twe oczy śpiące i do ust mych przytulę twe wargi drżące. Całą noc aż do rana będę twoja kochana, potem czmychnę znów przez okno jak ten kot. Dziwny los jak rój os, myśli złe dręczą mnie, co by było, gdybyś właśnie nie był sam. Nie chcę o tym myśleć dłużej, cała krew się we mnie burzy. Spróbuj tylko, to już ja ci szkołę dam. Jeśli cię kiedyś na czymś podobnym złapię, to jak kot skoczę i oczy ci wydrapię. Albo nie, pójdę spać, ciebie zaś nie chcę znać, byle tylko księżyc przestał raz się śmiać. Ach, taką noc mnie podrywa, taką noc mnie coś wzywa, żeby oknem wyjść jak senna zjawa migotliwa. A jak spotka mnie zdrada, myślisz, będę nie rada?
wejdę wraz z księżycem, ale obok do sąsiada. Pocałunkiem rozbudzę mu oczy śpiące, niech do ust mych przytuli swe wargi drżące. Całą noc aż do rana będę w nim zakochana i tak zemszczę się na tobie jak ten kot. Proszę Państwa, na zakończenie koncertu duet. Piosenka, którą przed wojną wykonywała Ina Benita wraz z Eugeniuszem Bodą. Dodam tylko, że Ina Benita była to bardzo znana przed wojną gwiazda kina, która od 1932 roku była jedną z gwiazd srebrnego ekranu. Występowała także w wielu warszawskich kabaretach, na przykład w Teatrze Wielka Rewia, Alibabie czy w Teatrze Malickim. Być królewną, a on zwykłym szewcem. Jak zakochasz się w nim, pójdziesz za nim jak w dym, gdzie on zechce. Czym są skarby, trony i złoto, jak dwa serca z sobą się splotą. Ucieka ci spod nóg. Przychodzi, nie wiesz skąd, przez krew przebiega prąd i w mózg uderza jedna myśl, że świat się zaczął dziś. Coś w sercu rodzi się, i dzień, i noc ta jedna myśl, że świat się zaczął dziś. Nie pytasz go, skąd on się wziął, ile majątku ma. Wiesz tylko to, że kochasz ją, resztę przesłania mgła.
a przy nich fraki i smokingi. Fraki kurzą, smokingi wabią. O, panie pośle, panie hrabio, wino płynie i walc się zrywa, a ja inaczej, a ja szczęśliwa. A ja nic, tylko ty, a ja nic, tylko z tobą wciąż. A czyś wesół jest, a czy się smucisz, czemu idziesz już, a kiedy wrócisz? I już nic, tylko ty, i już nic, tylko z tobą wciąż. Dla ciebie śmiech, dla ciebie łzy, i już nic. Bo na nic, tylko on, a na nic cierpliwości. A czyś wesół jest? Co? A czy się smucisz? Nie. A dokąd idziesz? Na posiedzenie. A kiedy wrócisz? Po posiedzeniu. Już nie. Bo na nic, tylko on, a na nic, tylko ludzie, ratujcie mnie. Chodź do Adrii. Nie mam pieniędzy. A chodź do kina. Nie mam ochoty. Nie pal tyle. Nie pij wina. Bo na nic, tylko on, a na nic, tylko może do Legii Cudzoziemskiej. Kochasz mnie? Jak chorobę. A mnie nie pytasz? Bo mam chrypkę. A co piszesz? Testament. A co czytasz? Poradnik dla morderców. Już nic, tylko on. Już nic, na cierpliwości SOS! Pocałuj w buzie, pocałuj w nuzie, pocałuj w boki. Wysoki sądzie, proszę mnie uniewinnić, ja nie mogłem inaczej, to nie było życie, to było piekło na ziemi! Przez cały dzień, ze wszystkich stron, a on nic! Nareszcie, won! Zapraszamy teraz na otwarcie wystawy oraz poczęstunek. Tort już czeka, więc za parę minut będzie kilka słów poświęconych wystawie i już chwila tam twoje. Zapraszamy wszystkich. Dziękuję jeszcze raz. Za 10 minut dokładnie. Proszę, oddaję. Jeszcze sekundkę. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem Ignacym, który stwierdził, że spotykał się na scenie z Piotrem Bajtlikiem, ale nigdy nie przypuszczał, że jest tak wspaniałym szansonistą. Ja chciałem, żeby pan Ignacy powiedział kilka słów przy tej inauguracji, ale ustaliliśmy, że ponieważ dziś rozpoczynamy obchody stulecia organizowane przez oddział warszawski ZASP, ja to podkreślam, ponieważ oddział warszawski jest jedynym oddziałem, który rzetelnie przygotował kalendarz obchodów stulecia, tak jak powiedziałem, skromnymi środkami, skromnymi możliwościami, ale konsekwentnie zaczęliśmy dziś i będziemy przez wrzesień, październik, listopad do 6 grudnia oficjalnie wspominać, odnosić się do historii, stuletniej historii ZASP-u. Dzisiaj zaczęliśmy od tego pierwszego okresu, czyli dwudziestolecia międzywojennego, ale będziemy sięgać do innych epok, do innych lat. 6 grudnia również za sprawą kolegi rymarza, fantastycznego gawędziarza, muzyka, za sprawą pani Reny Rolskiej, która dzisiaj również jest z nami, będziemy odnosić się do gwiazd PRL-u, ale nie tylko. Wiele spotkań, wiele niespodzianek, wiele sytuacji, w których możemy mówić o stuletniej historii ZASP-u. Dlatego zachęcam Państwa do tego, żebyście zapraszali na te spotkania swoich bliskich, swoich znajomych. A ja powiedziałem świadomie, że 6 grudnia oficjalnie, bo nieoficjalnie, jako imprezę wewnętrzną, zamkniętą dla członków stowarzyszenia, na którą Państwa już dziś serdecznie zapraszam,
a będzie to dokładnie w stuletnią rocznicę powstania Związku Aktorów Scen Polskich, bo taką nazwę pierwotnie nosił ZASP, 21 grudnia 2018 roku zapraszam Państwa na uroczystą wigilię w stuletnią rocznicę ZASP. Dziękuję ślicznie. Zapraszamy na tor. Zapraszamy na kolejny. A mówił do Państwa Cezary Domagała, który jest przewodniczącym oddziału warszawskiego, bo się nie przedstawił skromnie. Przepraszam Państwa jeszcze sekundkę. Pan Ignacy jednak powiedział, że doda swoje 3 grosze. Proszę Państwa, cieszę się bardzo, że mogłem wziąć udział w tym wieczorze. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wprawdzie ze stradą nie miałem wiele wspólnego, ale jak się jest na takiej inauguracji, to widocznie zaczyna się od teatru dramatycznego, a na estradzie się pewnie skończy. No zobaczymy kiedy, może ewentualnie po estradzie jeszcze przyjdą jakieś znakomite zdarzenia. Cieszę się, oglądając tutaj ten przekrój wspaniałych znakomitości. No można powiedzieć, że z wieloma osobami bezpośrednio się kontaktowałem. Miałem zaszczyt grać z Aleksandrem Żabczyńskim. Muszę Państwu powiedzieć, że to, co oglądamy na filmach, jest ujmujące. Wspaniały mężczyzna, cudowny pieśniarz, ale w życiu osobistym, to muszę Państwu powiedzieć, ten czar, który emanował z tego znakomitego pana, był niepowtarzalny i gdzieś szukając w galerii naszej znakomitości, no brakuje mi tego cudownego, siwego, przeuroczego i jednocześnie kolegi po prostu. Kiedy wsiadał do autobusu na placu de Gaulle i jechał do Teatru Polskiego, to pani przedzierająca bilety już była absolutnie w nim zakochana. Wysiadał, dziękował. Za kulisami nie było różnicy między starszymi kolegami, młodszymi kolegami. Rozmawiał ze mną. A w kameralnym, proszę Państwa, kiedy graliśmy Achillesa i Panny, ja byłem Achillesem, młodym człowiekiem, musiałem się charakteryzować, żeby uwierzyli, że to ten wspaniały Achilles. 5 pań uwodziłem. Sam najpierw byłem panną. Żabczyński przypatrywał się, jak robiłem rzęsy. On tylko brał taką nóżkę zajęczą, bo to jest taki rekwizyt bardzo ważny w garderobie. Mąką się troszeczkę przykrywał, żeby po prostu od przyzwyczajenia charakteryzacji. I wychodząc popatrzył na mnie i powiedział, wiesz, po 40 to ci to przejdzie. Proszę Państwa, długo można byłoby opowiadać, należy podziękować za tę inaugurację. Do obecnego prezesa powiedziałem i życzę mu serdecznie, że proszę Państwa, ważne są pierwsze koty za płoty. Reszta pójdzie ekspresem. Dodam tylko, proszę Państwa, jedną sprawę. Bawimy się tutaj w naszym gronie. Chciałbym, żeby w naszej rzeczywistości chociażby to, co było i to, co będzie, żeby zaistniało, żeby nie było tylko do naszej wiadomości, żeby dowiedziała się o tym publiczność. Tu powinny co najmniej być 3-4 kamery,
rejestrujące również i Państwa obecność, bo Państwo przecież tę estradę tworzyli, Państwo coś o niej wiedzą, nie mówiąc już o ilości dziennikarzy. Mam nadzieję, że z 5-6 nie będę egzaminował, ale powinni tutaj być i powinni to komentować w prasie, bo jeżeli nie damy szerszego głosu do wiadomości publicznej, Panie Prezesie, z serdecznym życzeniem i prośbą mamy znakomitą okazję. 100 lat Związku Artystów Scen Polskich, równocześnie ze wszystkimi znakomitymi instytucjami, powstała ta niepodległość. Zaistnieliśmy. Wielcy aktorzy, Juliusz Osterwa, Jaracz i inni. I jeszcze raz dziękuję, że mogłem powiedzieć parę słów. Choć przypominam sobie Kochanowicza, założyciela, znakomitego człowieka, mniej był znany jako artysta, reżyser i kiedy wchodził na scenę, pomagali mu, a on musiał troszeczkę od czasu do czasu, tak jak nasz znakomity akompaniator, sobie pomóc. Ja dzisiaj w takim charakterze też wszedłem, miałem tę odwagę, ale widzę uśmiechnięte twarze i życzliwe powitanie mojej osoby. I za to serdecznie dziękuję. Dziękuję panu prezesowi, że jednak mnie spowodował do tego, że dałem ten swój głos. Dziękuję bardzo. Sekundkę, to ja tylko jeszcze ostatnie zdanie woli sprostowanie i tego, co mówił pan Ignacy. Ja jestem tylko i wyłącznie przewodniczącym oddziału warszawskiego, nie prezesem, członkiem zarządu głównego. Natomiast ja myślę, że to życzenie, panie Ignacy, o którym pan powiedział, żeby był tłum kamer, dziennikarzy, wielka feta, wielka uroczystość, to o takiej imprezie rzeczywiście myśli obecny prezes Paweł Królikowski. O tym rozmawialiśmy w zarządzie. Widzę Małgosię Korzuchowską, panią wiceprezes. Cieszymy się, że jest z nami. I taką imprezę chcemy zorganizować na 101-lecie w przyszłym roku, kiedy stworzymy już nowy statut i nową strukturę zaspół, bo tak jak powiedziałem na wstępie, to nas czeka w najbliższym czasie. Także mam nadzieję, że pańskie marzenia i marzenia nas wszystkich uda nam się spełnić za rok. Jaka to różnica między przewodniczącym a prezesem?